Cześć, dzisiaj pokażę Ci jak wyłączyć PIN do karty SIM w swoim telefonie. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich filmów, strzel łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No dobra, co musimy zrobić, jeśli chcemy w tym przypadku wyłączyć uciążliwy kod PIN w swoim telefonie. Od razu przedzam, że nie w każdej karcie będziemy w stanie to zrobić. Początkowo wchodzimy w ustawienia swojego telefonu. Teraz w większości telefonów powinniśmy szukać opcji zabezpieczenia i prywatność. Niemniej jednak łatwiejszym sposobem jest w tym przypadku wpisanie w opcji Szukaj słowa PIN. W moim telefonie od razu wyskoczy mi opcja zmień pin do karty, więc ją po prostu wybieram. Tutaj już właściwie wystarczy tylko przełączyć opcję i wpisać ponownie swój pin. Gdy już to zrobimy, nasz kod pin zostanie wyłączony i nie będziemy musieli już ponownie go wpisywać przy ponownym włączeniu telefonu. Jeśli ten krótki film dla Ciebie przydatny, strzel łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałby założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w M banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. w razie pytań miało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia! Cześć!